Witajcie, witajcie ludkowie, ja jestem Gryblim, a to jest kolejny odcinek z serii Poke MMO i mam nadzieję, że Janusz się w tym momencie właśnie nie wyciszył. Tak a propos właśnie, w dzisiejszym odcinku jest ze mną Janusz, którego nie było, dwa, trzy, jakoś tak będzie odcinki, powiedz coś. Tak, przepraszam, ale to jest jego wina. Tak, moja wina, moja fina, moja bardzo wielka wina, która jest twoją winą, nieważne. Dobra, słuchajcie. To ty mnie nie zaprosiłeś do odcinka. Tak, to przez to. No, można powiedzieć, po części moja, po części twoja, po części nie żyje, bo to... zostaw mnie. Bo to obóz, a to coś tam. Dobra, w dzisiejszym odcinku, teoretycznie, wy nie widzieliście, jak ja szedłem tam, ale że jestem bardzo mądrym graczem i bardzo mądrym początkującym youtuberem, to byłem na tyle mądry, że usunąłem nagranie, którego jeszcze nie zmontowałem, bo myślałem, że jest poprzednim nagraniem, które nagrałem jeszcze na zapas, więc tak. Więc tego niestety nie będzie. Pójdę na szybciorę wam pokazać, co to tam było, co straciliście. Tutaj oczywiście z tymi wszystkimi trenerami walczyłem, patrzcie ilu ich było, wszystkich pokonałem, wyrażnąłem w pień. Ale jesteś silny. No. Chciałem brzydki żart powiedzieć, ale mniejsza o to. I teraz tak, tutaj jest jeden ważny domek, do którego, no jeżeli gracie, przydałoby się bardzo, żebyście weszli. I tutaj jest taki pan. On na samym początku, kiedy za pierwszym razem tu wchodzicie, on tutaj nie stoi. Stoi tutaj gdzieś w tej okolicy, chyba Clifery, czy jakoś takoś. Gadacie, zapodajecie tekstem do tego, zarzucacie tekstem do tego Clifery. No i potem ten Clifero, o ile się nie mylę, wchodzi tutaj do tej kapsuły. Potem klikacie w komputerek, o tutaj tak jak ja teraz stoję. O właśnie. I maszyna do teleportacji zamienia z powrotem Billa, a nie w Clifery tak jak był, i on za to w dowodzie wdzięczności czy jakoś tak daje wam bilet na SSN, czyli statek, na którym, który jest dosyć ważną lokacją w Pokémonach, bo dostajecie na nim jednego HM-a, który jest dosyć przydatny, między innymi dlatego, żeby dostać się do elektrycznego gymu w Vermilionie. Dobra. I teraz tak, to straciliście przez moją głupotę i moje umiejętności. Super. A w dzisiejszym odcinku co będziemy robili? Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem powiadomienie was o jednej takiej ważnej rzeczy. Mam nadzieję, że ważnej dla was rzeczy. I o której nadmienimy już w logu. I przy okazji będziemy łapali Pokémony, przy okazji parę Pokémonów przedstawię. Bo w Telawie występuje parę Pokémonów, których do tej pory nie widzieliśmy. Przy okazji jeszcze tak, przy okazji, złapię jakiegoś Pokémona, który będzie dobrym Pokémonem na Misty. Który będzie na jej Pokémony super efektywny, może się wreszcie wysłowie. No. Czy ja Odisha przedstawiałem? No to jest pytanie. Przedstawiłem go chyba w odcinku z Mount Moon, także tutaj się nad nim rozwodził nie będę. Tylko go po prostu ciągnę. Może ja cię złapię. Ja cię chyba złapię, bo musiałeś mnie mendo zatruć. Musiałeś. Dzieło mili wielkie. Dobra. Łapnijmy tego pana. I to jest pan. Łapię Odisha z tego względu. Teoretycznie on ma podtyp trujący truciznę, przez co będzie podatny na ataki starmi u Misty. Ale coś, może jakoś we współpracy z moimi innymi Pokémonami może uda się ją pokonać. Szczególnie w tym momencie stawiam tutaj na umiejętności mojego Nidokinga, bo nie wiem, czy było to w odcinku, który usunąłem przed zmontowaniem, czy tutaj jeszcze przed wystawieniem, czy nie. W każdym razie mój Nidoking poznał Trasha, czyli atak, który ma, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, który... Nieważne. Atak, który ma 90 powera i 100 celności, który wpada... Ach, schować. No, aha, dobra. Który jest bardzo dobrym atakiem, to trzeba przyznać, tylko jego jedynym minusem jest to, że Pokémon po wykonaniu tego ataku wpada w konfuzję. A to jest taka tam mała rzecz, która jest praktycznie w tym momencie nieistotna.
I mówię, przede wszystkim liczę w tym momencie na Nidokinga, że on z Misty sobie poradzi. Dobra, anyway, miałem tutaj mówić rzecz, o której rzecz dosyć ważną i się zagłębiłem w głupotach, więc teraz tak. Mój skład, jeżeli byście się nie zauważyli, czekajcie, napiję się, bo przecież mi się język knoczy, bo jakby to było inaczej. Skład do nagrywania Pokémon ciapkę się zmienił. W poprzednich odcinkach nie było Janusza, ale to ze względów czysto technicznych w poprzednim odcinku i w tym odcinku nie ma Lozera. Jest to spowodowane tym, że Lozer umarł. Tak, Lozer umarł. Lozer musiał zakończyć, tak jak powiedziałem, w audiologu informacyjnym, czyli poprzednim filmiku, filmiku przed tym, który się pojawił na kanale. Lozer musiał z pewnych przyczyn prywatnych zakończyć swoją działalność na YouTubie i między innymi przez to nie będzie mógł u mnie na odcinkach występować. Co za tym idzie, zwolniło się u mnie jedno miejsce z trzech, tak wymienię, z trzech miejsc wolnych do nagrywania. I tutaj pojawia się... Buddy in your channel timed out. Buddy entered your channel. Świetnie, Janusz, świetnie. Nieważne. To się wytnie. Tak, to się wytnie. Tak jak powiedziałem, zwolniło się jedno miejsce w naszej ekipie. I tutaj pojawia się jeden komentarz, który przypomniał mi o jednej ważnej rzeczy, którą chciałem zrobić już od dawna, a jakoś nie było możliwości. Konkretnie chodzi tutaj o serię z wizami, tak? Od zawsze się chciałem z wami, jakby to powiedzieć, jakby to ująć ładnie... Pobawić. Co zrobić? Pobawić się chciałem z wizami. Pobawić się... To, jakkolwiek pedofilsko by to zabrzmiało, nie o to chodziło. Chciałem się z wami integrować. O to słowo mi chodziło. Integrować. I dlatego pojawił się pod poprzednim odcinkiem z Pokémon, do którego oczywiście link macie pod adnotacją do poprzedniego odcinka tam na górze, na tabliczce. Pojawił się komentarz. Janusz, co ty robisz? Mniejsza, to chyba Janusza wywaliła jakkolwiek. Słyszę? Tak, słychać cię, ale cię wywaliło z Pokémon. Wiem, bo minę to. No właśnie. I dlatego chciałem nagrać ten odcinek sam. Mniejsza o to. Pod poprzednim to odcinkiem... Cicho, daj powiedzieć, bo w końcu się nie wysłowię. Pod poprzednim odcinkiem pojawił się komentarz, który przypomniał mi właśnie o tym moim pomyśle z wizami. Z serią z wizami. Komentarz od pana nie wiem jakiego tam. W każdym razie, czy zrobię jakąś rekrutację na występowanie na kolejną osobkę dołączoną do... Czy ktoś nie mógłby dołączyć do mojej serii, do ekipy w ramach jakiejś rekrutacji? I tutaj pojawia się pewna sprawa. Specjalnie do tych celów założyłem Skype'a, na którego możecie mnie zakładać. W tym momencie wyświetla wam się na ekranie nazwa tego Skype'a, typowy gryplim między słowami podłogą. Możecie tam mnie zapraszać, tam uzgodnimy godzinę i datę nagrania. Jeżeli oczywiście chcecie wystąpić na odcinku. Jeżeli nie chcecie, to też mnie możecie zaprosić na tamtym Skype'ie, ewentualnie los na jakiś czas tam wybijam, staram się wybijać w miarę możliwości jak najczęściej. No i oczywiście możecie tam sobie też ze mną pograć. Drugą opcją, jeżeli nie chcecie z jakichkolwiek powodów zapraszać mnie na Skype'ie, jest napisanie do mnie na Facebooku, które zawsze jest podane w opisie i tak samo teraz pojawiła się adnotacja do niego na ekranie. No także mam nadzieję, że jakoś tam to wyjdzie, że tutaj się nie zawiodę, tak jak jakiś czas temu. Ale co tu dużo mówić, w momencie kiedy chciałem robić poprzedni raz taką serię z wizami i też to było miałem 13 subskrypcji. Także w tym momencie się dziwię, dlaczego, co mnie podkusiło na taki pomysł z serią z wizami przy 13 wizach. Przy 13 subach, mniejsza o to. Bo ja tu chodzę, w ogóle nie wiem, czego Pokémona wam przedstawiałem. Jeżeli przedstawiałem, to nic nie zobaczycie w tej tabelce po prawej stronie. Jeżeli nie przedstawiałem, no to zobaczycie. To był Bellsprout, bo wyszedłem z walki. Bellsprout jest Pokémonem wprowadzonym w pierwszej generacji, Pokémonem typu roślinno-trującego. Boże, jak brakowało mi tego przedstawienia Pokémonów. ewoluuje poprzez level w Whipping Bella,
A potem poprzez danie mu Leafstone'a w Wicklibela, coś mi mówi, że przedstawiałem tego Bezbrota. Mniejsza o to. Wymać tam przy Bezbrocie mieć się znaczek, że złapałem go, no bo faktycznie złapałem go w odcinku, który się nie uda. No co zrobić? Nic nie zrobisz. Mniejsza o to. Diablo tutaj mam kolejnego Pokemona, którego nie mam w swoim teamie, a przydałoby się go złapać. Jest to PJ. Mam nadzieję, że go nie zabijesz. Dobrze, dobry Mankey, dobry. Tak jak zazwyczaj dostajesz od nich w pierdziel, tak teraz się dzięki temu między innymi dlatego przydałeś. Dobra. PJ ląduje w naszym teamie. Nie na stałe, a tylko żeby wypełnić miejsca w Pokédexie. Bo... no? Co jest? Dobra. Bo potrzebujemy dosyć sporej ilości Pokémonów, które jeżeli teraz nie zacznę uzupełniać, to je po prostu nie zdobędę za cholerę. O! Proszę bardzo. Żeby przedostać się dalej, czy tam wypełnić, czy zdobyć jakiś item, nieważne. Tak, to jest Pokémon zwany Abrą. Ten Pokémon jest utrapieniem dla wszystkich graczy, którzy chcą go złapać, bo ma tylko jeden atak zwany teleportem. A może ja będę teraz zacznę go przedstawiać. Jest. Baha, papa, papa. Tak. Jest to Abra, Pokémon wprowadzony w pierwszej generacji typu czysto psychicznego. W swoich następnych ewolucjach nie uzyskuje żadnego typu, żadnego podtypu. Ewoluuje poprzez level w Kadabrę, a potem poprzez wymianę ewoluuje w Alakazama. Jest Pokémonem, trzeba przyznać, dobrym. Warto go... no niestety nie złapał się. Szkoda. Warto go trenować, bo jeżeli dobrze go wytrenujecie, to... O, głupku jeden ty! Czekaj to! Przecież ja mam Odisha. No wiecie co? Zrobię inaczej. Teraz nie będę... Albo nie, no co ja robię? Właściwie przecież przede wszystkim będę... Czekajcie, bo jestem głupi i... koordynacja, jakaś ręka-oko nie za bardzo w tym momencie współgra. Chcę przecież teraz łapać Pokémony, tak? Łapać i przedstawiać Pokémony, więc dlaczego uciekam z walki? Jerzy, mam nadzieję, Odishu, że mnie nie zawiedziesz i masz przy sobie sleep, a tak zwany sleep powder. No niestety. Niestety nie masz. Dobra, no to rzucamy na pałę Pokébola. Może się złapie, może nie. Nie złapie się niestety. No, bo jakby to było inaczej. Żeby go złapać, coś czuję, że będę musiał zainwestować w Great Ball przynajmniej. No ale trudno. Dobra, dobra, spieprzaj. Złapię cię z jakąś inną okazją. Tutaj szybko zamienię na... No co jest? O? No. Działa. I do Kinguś wychodź. I lecimy dalej. Także tak jest. Także jeszcze raz się powtórzę. Oczywiście możecie mnie zapraszać na tym Skype'ie. To jest zarówno szansa dla was, żeby ze mną pograć, jak i szansa dla mnie, żeby się z wami zintegrować, czyli korzyści obopólne. No i mówię, mam nadzieję, że tym razem się to uda. Mam nadzieję, jestem po prostu pełen nadziei, że dam radę. W tym momencie audiolog, który zamieściłem mówiąc o tym, mówiąc w nim to samo, co mówię teraz, no odniósł już jakieś skutki, trzeba przyznać. Ten Skype działa, mam na nim kilku już widzów. No także jestem z tego bardzo zadowolony. W niedługim czasie, mam nadzieję, z nim coś nagram. Ten odcinek i następny odcinek jeszcze będą w wersji takiej, powiedzmy, że solowej, czyli wersja tylko i wyłącznie ja, Janusz. Ekipa tylko i wyłącznie ja, Janusz. Ja i Janusz, to dziwnie brzmi, inaczej. Ale w przyszłych odcinkach już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapraszać was do celi, także... także jakoś już, miejmy nadzieję, ta seria z widzami rozkwitnie. Od razu mówię, odcinki z widzami najprawdopodobniej nie będą pojawiały się w każdym odcinku. Będzie to jakiś co drugi odcinek, żeby... Zdaję sobie sprawę, że jeżeli chcecie, to... jeżeli chcecie u mnie występować i no, chęć ta wystąpienia jest naprawdę u was duża, to jest opcja, żeby brać was do każdego odcinka, ale jednak region Kanto jest dosyć sporym regionem, więc żebyście się zbyt szybko jako widzowie nie pokończyli do tej serii, będę was brał co drugi odcinek. Niestety się nie złapię, bo po cholerę, jasne, rozumiem, nie chcesz. Pff. I tak się cholerę. Co? Jezu, wiesz, że ja w ogóle zapomniałem, że ty jesteś ze mną na konfie i się przestraszyłem, jak powiedziałeś coś?
Powtórz, co mówiła, żeby nie słyszała. Nie, ja nienawidzę cię. Mówiłem, że chcę go nagrać sam. Ja nie idę do swoich widzów. No widzicie. A ja już zaraz pójdzie do Bersuka i się popatrzę. Nie no, żartuję. Powtórz, co mówiłaś, bo TeamSpeak ma ustawiłeś na zbyt słabą wyczuwalność głosu i tak ta moja po prostu super, super fachowa wymowa. Na zbyt słabe wyczuwanie mikrofonu ustawiłaś na TS-ie i ucina ci pierwsze litery słów, więc nie za bardzo cię rozumiem. Więc jakbyś mogła powtórzyć, to byłbym zadowolony. Staram się. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli jest jeszcze jedna sprawa, ale ścisz to, bo słyszę teraz szumy. Wiem! No, jest jeszcze jedna sprawa, o której chcę wam powiedzieć. Powinno być lepiej. Właściwie nie powiedzieć, a poprosić was o coś. Jeżeli gracie też w Pokémon i jesteście graczami, którzy mają już dosyć spore doświadczenie tutaj, konkretnie chodzi mi o to, że przeszliście ligę. Zgłoście się do mnie, obojętnie czy to na Skype'ie, czy to na Facebooku, ale zgłoście się do mnie, bo potrzebuję jednej rzeczy, którą zdobyć mogę tylko i wyłącznie po lidze, a niestety na żadnym z moich kont jakoś nie chciał mi się przechodzić do tej ligi, także jestem zdany tylko i wyłącznie na was w tej kwestii. Ale oczywiście, jeżeli taka osóbka się nawini, która będzie chciała i mogła mi pomóc, ale mi się w grę wchodzi w ramach podziękowań oczywiście odcinek, no tak jak standardowo, i może coś jeszcze dobrze zobaczymy. Także, no. Wiecie, gdzie macie się zgłaszać, a my lecimy dalej. To był Metapod. Nie wiem, czy widzieliśmy go wcześniej, czy nie widzieliśmy. Na pewno widzieliśmy go w jego poprzedniej formie, jaką jest Caterpie. Aczkolwiek, no nie wiem, czy widzieliśmy go w tej formie ewolucyjnej, w jakiej jego przed sekundą w walce widziałem. Dobra, lecimy dalej. Tak się zastanawiam. Nie, tutaj herbata nie ma, nieważne. Zastanawiam się jeszcze nad tym, nad kontynuowaniem tej serii. Znaczy, nie nad Pokémon, tylko ogólnie nad kontynuowaniem serii gier Pokémon. Bo po tej serii, po skończeniu Pokémon, czyli region Kanto, chcę przejść po kolei wszystkie regiony, tak jeszcze tak powiem, na marginesie. Czyli kolejnym regionem, jaki będę chciał przejść, jest Johto, czyli jeszcze tak nadmienię mój ulubiony region. No i tutaj pojawia się pewien problem, bo grą, którą mogę przejść na swobodnie, jest Gold Silver Crystal, aczkolwiek no to mi się zbytnio nie uśmiecha, bo jednak nie ma tam zbyt dosyć sporej ilości Pokémonów. Dosyć sporej ilości Pokémonów, plus nie ma tam kolorów między innymi, także to mi się nie uśmiecha. Ale no, chyba będę musiał przejść Gold Silver Crystal, bo Pokémon Heart Gold i Soul Silver bardzo często się ścinają. Janusz, słyszą się i to w cholerę. Mi to przeszkadza. Także no. Coś ci przeszkadza? Tak, bo się słyszałem. No przepraszam, musiałem coś zrobić, bo mnie zwasili w pokoju. Okej, spoko. Także, no mówię, Pokémon Heart Gold, Soul Silver nie będę w stanie przejść, bo po prostu się nie da. Ze względu na ścinki, które w tej grze występują permanentne, takie ścinki, tak gra się wielokrotnie crashuje i po prostu nie da się już powrócić do stanu poprzedniego, w sensie stanu do stanu po zapisie, załóżmy, tak, gry. Także ewentualnie wchodzi w grę jeszcze nagranie nie remake'a, tylko haka na podstawie Pokémon Heart Gold i Soul Silver, której nazwy teraz nie pamiętam, ale to jest chyba, czekaj, że sobie przypomnę, Pokémon Sacred Gold? Chyba tak. Patrzcie, złapaliśmy Abrę, wreszcie się udało. Nie przestraszyła się Mankey, ale przestraszyła się Nidokinga i się złapała. No proszę bardzo. Złapał się, bo to chłopiec. Soli! No i tu widzę, że mamy 17.52, czyli wybija jakieś 20 minut nagrania, tak około.
Także chyba będę w tym momencie kończył. Jeszcze może w przyszłym odcinku, jeżeli złapię na Pokémon tutaj noc, to pokażę wam kilka Pokémonów, które występują tutaj chyba tylko i wyłącznie w nocy. Są to Pokémony dosyć ciekawe, przynajmniej według mnie, bo chciałbym je złapać. Także najprawdopodobniej w przyszłym odcinku, w którym będę pokonywał Misty, będziemy pokonywali Misty wraz z Januszem. Przynajmniej mam nadzieję, że się tak jakoś uda zmówić na odcinek. Możliwe, że jeżeli będzie noc, to jeszcze wam tam pokażę na początku filmu, jakie Pokémony tutaj występują. Jest. Co? W Pokémonach jest 19:30. 19:30 powiadasz? Ale niestety przedłużać nie możemy, bo za chwilę robię swojego pierwszego w życiu live'a. Nie spodziewam się, że będzie zbyt dużo osób. Nie spodziewam się, że będzie zbyt dużo osób, ale jednak chcę zrobić live'a. Między innymi poekspimy poczki tutaj na Pokémon. Będziecie mogli ze mną pograć, także jeżeli w przyszłości będę robił live'y, mam nadzieję, że dosyć często będą wypalały. No to możecie zawsze wybić, tak? Link do strony, na której live'uję, znajduje się w opisie, jest to Hitbox. W informacjach na kanale też ten link się znajduje. Także ze znalezieniem chyba nie będzie problemów. Dobra, Janusz, gdzie jesteś? A to jest pytanie. Pokonuję tych trenerów, co siedzą w krzaczkach w drodze po bilet. No to poczekaj, ja do ciebie pójdę, skrzeniły mi się tekstury, super. Znowu. Myślałem, że po update'cie jakoś to usunęli, ale mniejsza. Ja już tutaj szpanuję swoim Dratini oczywiście, bo jakby to było inaczej, którego dostał od jakiegoś tam przypadkowego gościa. No, także to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W dzisiejszym odcinku nie zrobiliśmy zbyt dużo, co prawda, zbyt dużo ważnych rzeczy. Bo co, powiedziałem jedną ważną rzecz, przynajmniej jedną ważną rzecz, ale zbyt dużo w takich formalnych rzeczy, jeżeli chodzi o Pokémony, to nie zrobiliśmy. Tak jak mówię, w przyszłym odcinku już będzie z pełną parą zaczęcie od nowa Pokémonów, wznowienie tej serii, tak? Miejmy nadzieję, że będzie się pojawiała częściej. Także tak, jeżeli się spodobało, możecie machnąć łapkę w górę, bo machanie nic nie kosztuje. U góry macie adnotację do poprzedniego i następnego odcinka z mojej serii. Oczywiście możecie zapisać je w Pokédexie, czyli kliknąć ten czerwony guziczek, który jest pod adnotacjami do następnego i poprzedniego odcinka. Ja muszę też podnieść swoim perzotem i innymi Pokémonami. No i mówię, zapraszajcie mnie na Skype'ie, piszcie do mnie na Facebooku, jeżeli macie jakieś pytania. Oczywiście te pytania możecie napisać do mnie na Asku, na Facebooku. Facebook jest taki głównie kontaktowy, ja nie traktuję go jako fanpage, od razu mówię. No i możecie dać followa na przykład na Hitboxie, bo mam nadzieję, że mówię, te live wystartują z pełną parą. No nie spodziewam się, tak jak mówię, zbyt dużej liczby osób, ale jakoś może to wyjdzie. No. Także... I ja się z wami żegnam, dzisiaj ze mną był... Ja! I też się żegnam. Była, Janusz, tak, była Janusz, super. No i co, i miejmy nadzieję do następnego razu. Trzymajcie się i cześć. Trzymajcie się i cześć.